Witajcie, przygotowuję dla Was placuszki z twarożku wiejskiego, idealne na śniadanie, a także na obiad. Zaczynamy od rozdzielenia żółtek od białek i białka ubijamy na puszystą pianę, nie na sztywną. W osobnej miserce ubijamy żółtka z cukrem, aż do puszystości i do momentu, kiedy żółtka będą jasne. Następnie dodajemy do nich około 40 g mąki, krople aromatu waniliowego, a także jeden twarożek wiejski, który ma około 200 g. To wszystko dokładnie miksujemy i teraz pozostanie nam dodanie do tej masy ubitych do puszystości białek. Ich było więcej, ja już dodałam na początku pierwszą część i teraz dodaję drugą część. Na rozgrzaną patelnię suchą przekładamy po łyżce ciasta i rozsmarowujemy na takie krążki, żeby to apetycznie wyglądało. I podsmażamy. To zajmie nam dosłownie momencik, około minutki i wtedy najlepiej właśnie taką drewnianą łopatką, takimi szybkimi, zdecydowanymi ruchami odwrócić to na drugą stronę. One będą ciemnobrązowe lub złociste, w zależności jak Wam się udaje przerzucić. No i z drugiej strony wystarczy dosłownie pół minutki i już są gotowe. Tak się powinny prezentować z dwóch stron. Najlepiej smakują z dżemem, a także z cukrem, pudrem, miodem. Ja polecam. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!